Byliście dla nas wielką inspiracją. Nie mam pojęcia, co robię. Jest tutaj Mendelejew ewidentny. Nie będziemy tego jeść, słuchajcie. To jest... Oszołom jakiś. No ale trudno. Siemanko, ja jestem Hubert. A ja Zuzia. I witamy Was na Zdrowym Zoncie. Dzisiaj w trochę innych okolicznościach, jak widzicie. Mamy tutaj parę akcesoriów przygotowanych na stole, w związku z tym, że mamy okres bardzo przedświąteczny, a chciałem do Was trochę pogadać odnośnie przerwy na kanale, tego co będzie się działo i co się dzieje. I tak sobie pomyślałem, że zrobimy odcinek stricte świąteczny i taki pogadankowy. Także witam Was na innej odsłonie Zdrowego Zontu. I teraz tak, odnośnie tego, co my tutaj mamy i czym się zajmiemy na dzisiejszym odcinku, to przede wszystkim mamy gotowe już, bo nie jesteśmy tutaj super kuchmistrzami, cukiernikami, gotowe ciasto na pierniki. Będziemy dzisiaj robić pierniki, w związku z tym mamy wałek, którym mam nadzieję żona nie będzie mnie biła. Mamy trochę pisaków takich do dekorowania. To jest... O kurczę, to... Nie, bo to trzeba... Myślałem, że to jest w płynie, a to trzeba po prostu... No nieważne, mamy takie pisaki, którymi będziemy dekorować nasze pierniki, jakiś lukier, więcej pisaków i to gotowe ciasto. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że takie można nabyć w Ikei i takie sobie nabyliśmy, 3 paczuszki tego mamy, żeby po prostu to ciasto na 100% wyszło i dało się z tego te pierniki ulepić, powycinać, rozwałkować i tak dalej. Także my za chwilę tutaj bierzemy się do roboty, a w międzyczasie będziemy Wam tutaj opowiadać i streszczać, co się dzieje. Tak, co do samych pierników, to nie będą to zwykłe pierniki, takie po prostu jakieś gwiazdki, serduszka, choinki i inne tego typu rzeczy, a będą to pierniki karawaningowe, vanlife'owe i takie związane jakby z tematem, wokół którego kręci się tutaj nasz kanał. Bledka! Proszę nie przeszkadzać. I tak, otworzymy sobie to ciasto, zobaczymy jak to wygląda, bo jeszcze tego nie widzieliśmy, nie otwieraliśmy takiej paczki. Jeden na razie otworzymy. Śmieciuszki do kiermanki. I tak, jeszcze tutaj mamy mąkę, która będzie potrzebna na podsypkę do rozwałkowywania tego ciasta. I wygląda to w ten sposób. Taki kostka taka tego ciasta. Pach, które tutaj sobie będziemy rozwałkowywać, oczywiście trzeba to podsypać i taka praca nas tu czeka. Jeżeli chodzi o robienie ciasta samemu, to jest bardzo dużo różnych przepisów i bardzo wiele kanałów na YouTubie, na których pewnie można tutaj jakieś informacje, czy z jakiejś książki kucharskiej, z wielu innych miejsc sobie ogarnąć i oczywiście możecie to robić, natomiast nam nie na tym zależało. My chcemy tutaj w taki delikatny sposób nawet oddać hołd i podziękowanie, takie dziękczynienie, że tak powiem, kilku kanałom, które nas zainspirowały do tego, żeby w ogóle tutaj do Was nadawać, żeby zainteresowali nas karawaningiem, tym życiem w podróży, w trasie i tak dalej, prawda kochanie? Prawda. Tak, i jest kilka ekip, że tak to ujmę, które nas mocno zainspirowały i dzisiejszy karawaningowy piernik będzie właśnie tutaj oddany dla nich. Jak wyjdzie. Jak wyjdzie. Dobra, to próbujemy. Dzisiaj widzicie również tutaj moją kochaną małżonkę z nami na filmie, w roli również takiej głównej, ponieważ moje umiejętności, że tak powiem, manualne, artystyczne, jakieś plastyczne są naprawdę na niskim poziomie, bynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczymy po dzisiejszym odcinku, jak to się okaże, bo bardzo długo, wiele lat, pewnie od podstawówki, nie zajmowałem się tego typu rzeczami. I będziemy się wspierać delikatnie też telefonem, z którego będziemy sobie te wzory karawaningowe tutaj, żeby ładnie odwzorować, postaramy się zrobić to ładnie tutaj w piernikach odbić, więc na pewno przyda nam się jako narzędzie dzisiaj jeszcze telefon i kilka zdjęć. Trzeba rozpocząć oczywiście od zasypania tutaj stołu mąką, żeby nam to ciasto się nie przykleiło. Jak widzicie, Zuzanka już się ubrała w elegancki fartuch. Więc i ja to zrobię. Teraz jeszcze musimy doczytać na opakowaniu, a mamy tych opakowań kilka. Tak, może od tego zaczniemy. Na jaką grubość trzeba rozwałkować to ciasto?
już mi się rozpadnie. Ostrożnie. Proszę ostrożnie, może nie trzeba tego w ogóle rozwałkowywać. Malinka nagle. Gotowe do upieczenia. No czytając tutaj skład, muszę wam powiedzieć, że bardzo dobrym pomysłem będzie zrobienie tego ciasta samemu własnoręcznie ze składników, które są wam dobrze znane, ponieważ jest tutaj Mendelejew ewidentny. Nie będziemy tego jeść, słuchajcie, to będzie tylko artystyczny element miało. No może tak na spróbowanie, ale... To chyba się nie uda. Trzeba przeczytać instrukcję obsługi. To jest ciasto. Umieść ciasto. Chcę, żeby w kolorze zostanie odpowiedniej kości do zagniatania. Wyrobię ciasto na podstawie mokrej powierzchni do momentu, aż będzie gładkie. Następnie rozwałkuj porządnie... Tak, piekarnik odpalony. Trzeba założyć na siebie fartucha. Taki elegancki kiedyś dostałem od małżonki. Nie mam pojęcia, co robię. I to jest ewidentnie pasujące do dzisiejszego odcinka. Ale nie do gotowania, to jest bardzo dobrze. Ale gotować czasem coś się upichnie, dlatego ten fartuch również dostałem. Nie dlatego, żeby mnie zachęcić do gotowania, tylko dlatego, żebym miał ochronę przed syfilisem kuchennym gotowanym. Dobra, słuchajcie, ja zakasuję rękawy i biorę się tutaj do roboty. Zuzia już jedno to ciasto rozwałkowała, kupiliśmy trzy, ale nie wiem, czy wszystkie się przydadzą. Chcemy tutaj zrobić w sumie trzy wozy karawaningowe, że tak to powiem. Więc w sumie trzy ciasta, gdyby jedno zużywać na jeden pojazd, to miałoby to sens, ale tego ciasta jest na tyle dużo, że prawdopodobnie w takiej jednej paczce jest na tyle dużo, że prawdopodobnie z jednego będziemy wycinać więcej niż jeden wóz, ponieważ też nie chcemy, żeby one były takie gigantyczne. Myślę, że wystarczy już, nie? Tak? Chyba zrobimy taki duży. Nie. Zrobimy trzy takie duże. Te pierniki. No, będzie ładniej, będzie łatwiej nam się dekorowało. No trochę odejdzie, a zresztą zrobimy normalne ciasteczka. No tak. Tak, spróbujemy tak zrobić. No i co ja bym chciał wam tutaj powiedzieć w międzyczasie. Ostatnia przerwa na kanale była w związku z sytuacją, w jakiej jesteśmy. Jesteśmy błogosławieni. Zuzia jest w stanie błogosławionym przez Boga Ojca Wszechmogącego. I już zbliżamy się do rozwiązania tematu. Na święta mały prezent tutaj ma wskoczyć od życia, więc no, przygotowujemy się do tego. I w związku z tym no, nie było sposobności, czasu na to, żeby i możliwości do tego, żeby teraz jeździć, gdzieś podróżować, coś nagrywać, a jednak chciałbym, żeby na tym kanale były treści takie no, turystyczno-zwiedzająco-podróżniczo-vlogowe oczywiście, czyli nasze doznania, aby tutaj pamiątkę z tego naszego żyćka mieć, a przy okazji fajne treści tutaj zrobić dla was, rozwijać je hobbystycznie i tak dalej, i tak dalej. No i w związku z tym, w jakiej sytuacji jesteśmy, no to myślę, że no rozumiecie fakt, że krótka przerwa tutaj miała miejsce, miałem kilka pomysłów na parę odcinków, żeby odcinek co tydzień wpadał, ale no nie udało się tego zrealizować, więc teraz również w najbliższym czasie będzie trochę przerwy, co jakiś czas jakiś odcineczek wleci, mam nadzieję, ale musimy zająć się rzeczami ważniejszymi, nauczyć się obsługi Bobasa. To nie jest proste chyba. Szkic robię jakiś. No dobrze, żeby zrobić dobry szkic, no to byśmy spojrzeli sobie na jakieś zdjęcie i zaraz się tym zajmiemy. Dobra, ręcznik. I teraz skorzystamy właśnie z opcji. O, zaczniemy od wozu podróżowanie. Tutaj mam wlepkę tych państwa, Kasiu i Łukaszu. Jeżeli ten film przypadkiem do was dotarł, to serdecznie pozdrawiamy. Oglądamy was od samego początku. Szkic do bani. I tak, szkic do bani, Zuzia stwierdziła, bo sugerowała się tym, że zaczniemy od przyczepy kempingowej, ale rozpoczniemy od wozu podróżowania, bo nie muszę włączać internetu i szukać tutaj zdjęć, tylko z wlepki tutaj sobie Zuzia zrysuje tego vana, ponieważ robimy dzisiaj vana podróżowania, jak się mogliście domyśleć po moich słowach. Następną ekipą, jaką tutaj zobaczycie, czyli taką karawaningową, przyczepową, będzie oczywiście najbardziej znana, najbardziej rozpoznawalna w Polsce rodzina, czyli Kiki Świat, i zrobimy sobie tutaj ich przyczepę, tą nową przyczepę Adrię, taką wielką, dwuosiową, bo jest to no, po prostu apartament na kołach.
i właśnie taką przyczepę tutaj będziemy chcieli zrobić. Całkiem nieźle mi to idzie. No to ekstra. Dobrze, że on jest taki kwadratowy. Eltek. Eltek, tak. Elton. Wielki wóz, tak zwany wielki wóz, chociaż teraz po remoncie będzie zmieniał nazwę, z tego co wiemy. I tak to wygląda. Byliście dla nas wielką inspiracją do tego, żeby zacząć jeździć i kierować się w życiu własnymi jakimiś takimi pomysłami na to życie. A takim z pewnością jest podróżowanie przez V. Pozdro. Drugą ekipą oczywiście, tak jak mówiłem, jest Kiki Świat, jako rodzinka, która po prostu zorganizowała sobie życie tak, jak sobie zorganizowała i mogą podróżować na pełen etat, niczym się nie przejmując. I my też do tego dążymy. Mam nadzieję, że będziemy mogli się spotkać kiedyś na trasie i sobie o tym wszystkim pogadać. Więc plany na przyszłość, wow. A więc nasze plany na przyszłość są takie, że chcemy się nauczyć obsługi boberka i w przyszłym roku tych podróży odbyć więcej i w powiększonym składzie. Tak, będzie nas troje. W brzuszku jest Mikołaj, chyba że jakaś niespodzianka tutaj wyskoczy za kilka dni, bo już za chwilę będziemy w powiększonym składzie. No i przyszły rok, miejmy nadzieję, przyniesie tutaj więcej podróży, czyli więcej treści dla Was i być może inne pomysły, które w naszych głowach się tutaj rysują, również wprowadzimy w życie i będziecie tego świadkami. Wóz numer jeden mamy gotowy, wycięty przez moją ukochaną małżonkę. Ja bym tego lepiej nie zrobił. W tym momencie trzeba to przenieść na blachę i zacząć wypiekać. W tym czasie będziemy rozwałkowywać drugie ciasto i robić drugą furmankę, czyli przejdziemy do przyczepy Kiki Świat. A trzecia ekipa, jeżeli się domyślacie, to możecie napisać w komentarzu teraz, jaka ekipa mogła nas zainspirować do tego, żeby rozpocząć życie w podróży. Na razie ono nie wygląda tak podróżniczo na pełen etat, ale tej ekipy życie od samego początku tak nie wyglądało. Więc tutaj mała wskazówka dla Was. No dobra, pieczemy. Idę z tym. Tak, w drugiej części oczywiście zajmiemy się dekorowaniem i upodabnianiem tych naszych pierników do wozów ekip karawaningowo-podróżniczych. A ja w tym momencie chciałbym Was zachęcić do subskrybowania, ponieważ im więcej Was tutaj będzie na kanale, tym będzie prawdopodobnie łatwiej nam te nasze pomysły na podróżowanie pełnoetatowe wdrażać. Zapraszam Was serdecznie również do sklepu zdrowyząd.pl, ekologiczne środki czystości, które możecie u nas nabyć. Są jakby, ten sklep jest przeznaczony do tego, żeby wspierać nas finansowo, do tego, abyśmy mogli podróżować jak najwięcej rzeczy Wam pokazywać. Tak. Taka symbioza tutaj pomiędzy nami a Wami. Myślę, że jest to spoko układ, a ekologia i wspieranie naszego świata jest tutaj jak najbardziej wskazane. Zuzia jednak rozpoczęła od wałkowania tego ciasta, które wcześniej wyrobiłem, a nie tej końcówki, która została, ale prawdopodobnie to trzecie ciasto nie zostanie użyte, bo tutaj na tyle dużo zostało tego odpadu, że zużyjemy sobie z tego i z tego drugiego ciasta ten odpad, żeby zrobić trzecią furmankę. Zgadliście dla kogo? Będzie dedykowana trzecia część piernika. Dla przyczepy Kiki Świat oczywiście no, przyda nam się jakiś wzór takiej dużej przyczepy, ponieważ tak jak mówiłem, będzie to ta duża Adria i ona jest trochę inna niż nasza przyczepa, więc a my mamy przyczepę bardzo, bardzo podobną do tej pierwszej Avondale, jeśli dobrze pamiętam, przyczepę Kamila i Kasi. Pozdrawiamy bardzo serdecznie tutaj Was, jeżeli przypadkiem trafiliście na nasz film, to jest nam bardzo miło, ponieważ to dzięki Wam zakupiliśmy tą przyczepę i tak. Kurczę, no jest dużo tych zdjęć, ale nie ma takiego z boku. No jest z boku, dobra. A to? O, ja tutaj umajony muszę zostać jeszcze przez moją żonę kochaną, tak. I tak, będziemy się sugerować miniaturą z odbioru tej przyczepy przez Kamila. Biorę mi to pojęcie.
wyjmiesz? Kupiliśmy nową przyczepę. Ej, no musisz to w ten sposób sobie ogarnąć. Pokaż. To jest długie. To jest ewidentnie apartament na kołach. Chyba jedna z najdłuższych przyczep, jakie są dostępne na rynku. Koła są na środku. Idę wyjąć piernika. Rogi na głowie są. Zuzanna jednak te swoje umiejętności manualne, które ma, ewidentnie posiada, wykorzystuje tutaj do tego, żeby wyrysować tą przyczepę. Wygląda to całkiem kozacko. Piernik w piekarniku po 4 minutach okazuje się być jeszcze miękki. Pomimo, że już taka skorupka się na nim zrobiła, to chwilę jeszcze potrzebuje. Tak, piernik wygląda z zewnątrz na wypieczony, ale jest taki mięciutki, plastyczny, więc nie wiem, ale już dłużej siedzi niż powinien. Jest dobrze, ostygnie, będzie twarde. Tak działa. Zuzia mówi, że jak ostygnie, to stwardnieje, więc ściągamy go i wrzucamy przyczepę. Jeżeli nie odgadliście jeszcze, jaka ekipa będzie numerem 3 w dzisiejszym zestawieniu, to powiem Wam, że jest to oczywiście Busem przez Świat. Również jest to ekipa, która Karolu i Olu, pozdrawiamy Was tutaj serdecznie z tego miejsca. Jedną furmankę, proszę. Gaja jeszcze. No i Gaja jeszcze, tak. No i Nadia, Ania, Szymuś. Nie zapominamy tutaj oczywiście o całej gromadzie wszystkich dzieciaszków. I no, trzeba przyznać, że tych ekip oczywiście jest dużo więcej różnych, które z pewnością, jeżeli oglądacie tego typu treści, znacie. Ale no, wszystkich tutaj nie będziemy umieszczać, na większość z nich jakby wpadliśmy już po czasie, bo YouTube tu podpowiedział, tam podpowiedział i tak dalej. Lisy Wedenie również pozdro dla Was tutaj, jeżeli przypadkiem zaglądnęliście do nas na kanał. Bardzo nam miło, w związku z tym też chcemy podążyć w kierunku Hiszpanii i słońca, ponieważ ja uwielbiam słońce i pogoda i aura, jaka jest za oknem, niestety nie jest sprzyjająca na moją głowę i wiele lat dojrzewał we mnie ten taki... Gdzie ja bym chciał żyć? A chciałbym żyć tam, gdzie jest słońce. Jeszcze nie wiem dokładnie, ale ewidentnie jakaś destynacja słoneczna tutaj z pewnością się nam sprawdzi kiedyś w przyszłości naszego żyćka. I tak, wracając do oczywiście Busem przez Świat, czyli ekipy, której busik kolorowy, piękny, fantastyczny busik, jeden z wielu, bo tych samochodów mają cały garaż, że tak powiem, całą kolekcję. Tutaj też taki fajny, kolorowy samochodzik będziemy chcieli zrobić. Mamy do tego niebieski lukier, jakiś żółty, pomarańczowy powinien być, ale znaleźliśmy czerwony. No i jakieś inne tutaj pisaki doktora Edgera, które wykorzystamy do tego. Również jakiś żółty, płynny, sraczkowaty. Ten jest ewidentnie w kolorze jakiegoś rozwolnienia. Ale to nie ma znaczenia, samo ciasto piernikowe również kolor ma iście fantastyczny. I tak, Zuzanna już tutaj wycięła naszą przyczepę. No nie naszą, ale być może kiedyś kupię taką dużą. Za gotówę. Za gotówę, zakupioną. Kto wie, kto wie. I tak. Przyczepa przed wypiekaniem wygląda w ten sposób. Dopieszczona, ładna, elegancka. Tak z grubsza, a później oczywiście wszelkie szczegóły będziemy postarali się tymi oto różnymi pisakami ogarnąć. Rzucamy przyczepę do pieczenia i zajmiemy się jednym z kolorowych busików Busem przez Świat. Mitsubishi? Mitsubishi Delica, tak, jest taki samochodzik. Masz samą głowę na to. No to jest takie dziwne. Jak w tych rogach wyglądam? Pewnie jak oszołom jakiś. No ale trudno, czasem trzeba tak wyglądać, żeby było wesoło. I teraz tak, robimy ostatnią furmankę i tutaj mamy do wyboru niemało samochodów. Mamy Forda, teraz Renówka jest w trakcie budowy, Mitsubishi Delica i oczywiście Volkswagen na T4. Są to cztery samochody i my wybierzemy, tak mi się wydaje, oczywiście dla mnie jest to oczywiste. Zuzia by chciała Delicę, bo ostatnie podróże tą Deliką się odbywały, taką fajną, z namiotem dachowym. Ale ja bym tutaj stawiał na... Tę trójkę? To jest tę trójkę, że szło? To jest tę trójkę, no. Albo tę dwójkę nawet to jest. Nie, te trzy chyba, ogórek. Stawiam na ogórka.
jedziemy z ogórem. Ogór był ładny, kultowy, fantastyczny. Od tego się wszystko zaczęło u tych Państwa. Oczywiście tutaj możecie sobie ich zobaczyć. Wszystkie kanały oczywiście tutaj zachęcam Was do oglądania. Jeżeli jeszcze nie znacie, bo tak też może być, ja kilka lat temu, jak rozpocząłem swoją przygodę z w ogóle zwiedzaniem YouTube'a, że tak to ujmę, trafiłem na kanał Podróżowanie i to był drugi kanał. Pierwszym był oczywiście Busem przez Świat, jak jakoś, no YouTube gdzieś mi to pokazał, albo obejrzałem jakiś wywiad z Karolem, jeśli dobrze myślę. Po czym zacząłem oglądać ich treści, bardzo mi się spodobały, pokazałem to Zuzi. Następnie YouTube wyświetlił mi pierwsze filmy z budowy campervana, Podróżowania, jak Łukasz z Kasią się zajęli swoim samochodem i przygotowywali do pierwszej podróży. I od tamtej pory tak wkręciliśmy się w ten świat i jesteśmy w nim. I my. Tak, więc teraz czas na wycinkę. Zuzia czeka oczywiście na szablon, ale nic się nie odzywa. No trochę tak. Gdzie to nożyk? Tu. Jeden nożyk, drugi nożyk. O nie, ten będzie najtrudniejszy. I tak, najfajniejszą robotę, czyli to dekorowanie. Zaraz się nim zajmiemy, bo już drugi piernik jest w tym piekarniku. On ma taki specyficzny kształt. Pach taki. Zobaczymy, na ile to się uda. Na pewno kolory tutaj pomogą nam oddać wizerunek tego samochodu. Mam nadzieję, Karolu, że tutaj cię nie skrzywdzimy, bo różnie może być, chociaż wierzę tutaj w umiejętności Zuzanny. I tak, słuchajcie, ja to się potrafię w życiu ustawić, że całą robotą na razie zajęła się Zuzanna, słuchajcie, i to ona tutaj tą fajną artystyczną część, a ja wypełniam wam ten czas swoimi gadkami. Czyli się uzupełniamy. Uzupełniamy się ewidentnie. Tak, chciałbym wam powiedzieć jeszcze taką rzecz, że nasz kanał z jednej strony jest naszym wspomnieniem tego, co się dzieje, żeby zachować pamięć po naszych przeżyciach, podróżach i wszystkich innych tutaj tematach, które będą się pojawiały na kanale, ale również być może stanie się inspiracją, tak jak te kanały, o których wspominałem, te osoby, bo za kanałami stoją ludzie oczywiście, te osoby zainspirowały nas do tego, żeby rozpocząć tego typu życie, bo karawaning to taki styl życia, podróżowanie, van life. Van life ma wiele tutaj jakby możliwości. Każdy podróżuje po swojemu, jedni w vanach, inni z namiotami, jeszcze inni z przyczepami, mniejszymi, większymi, budżetowo, na bogato. Więc no jest wiele możliwości, można się w tym odnaleźć po swojemu. Każdy swój styl tego podróżowania może tutaj odnaleźć, bo jest wiele możliwości. I być może ten nasz kanał będzie również taką inspiracją dla kogoś, kto trafi na nas wcześniej niż na kogoś innego. I właśnie tak to wygląda. Kawałek naszego świata oddajemy wam, słuchajcie. Korzystając z tego, że trochę tego ciasta zostało i ostatni piernik nam się karawaningowy, vanliferski wypieka i muszą one trochę ostygnąć do tego dekorowania, to wykorzystamy resztkę tego ciasta na to, żeby zrobić takimi zwykłymi różnymi foremkami ciasteczka, no bo jak ma się to zmarnować, to będziemy przechodzić do dekorowania i zabieram się za szykowanie tego lukru i podgrzewania pisaków. I tak, słuchajcie, mamy tutaj już stanowisko do dekorowania, ciastka wyschły. Właśnie widzicie na ekranie, jak wyglądają wypieczone przyczepy i samochody, busy, wany. Jak zwał, tak zwał. I w tym momencie przystąpimy do dekorowania, a w sumie to Zuzanna przystąpi do dekorowania i pokażemy wam już efekt końcowy, a samo dekorowanie zobaczycie sobie na timelapsie, którego teraz właśnie włączam. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy.
Jak widzicie, przecudowna, przepiękna praca mojej małżonki została tutaj wykonana. Ten busik oczywiście no, nie ma opcji, żebyście go nie rozpoznawali. Tutaj za znak charakterystyczny, kto oglądał podróżowanie, ten wie, że jeździli z takim magnesem dla niepoznaki, żeby zmylić po prostu ewidentnie jakichś złodziei i innych tam dziabongów. Fruit Transit to był taki mega rozpoznawalny znak dla podróżowania. Wszyscy, którzy oglądali od początku, ci pewnie wiedzą. I następnie przyczepa Kiki Świat, no przyczepa niczym nie wyróżniająca się jakoś specjalnie, więc Zuzanna zrobiła piękny napis i oczywiście znak rozpoznawczy miniatury kanału Kiki, czyli piękne zielone kiwi. I tak słuchajcie, te wszystkie tutaj prace nasze wspólne, a bardziej mojej małżonki leżą przede mną i w tych pięknych okolicznościach chciałbym podziękować Wam za to, że jesteście, za to, że subskrybujecie, a jeżeli nie, to zróbcie to w tym momencie. Jest to fajne wsparcie i takie motywujące działanie z Waszej strony w moim kierunku. Dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli macie możliwość, to w jakiś sposób udostępniajcie. Chciałbym bardzo, żeby te prace dotarły do tych twórców, do tych fantastycznych ludzi, którzy nas zainspirowali do podróżowania karawaningu i takiego trybu życia, w który dopiero pomalutku sobie wstępujemy, że tak powiem. Także zdrowy ząb tutaj kłania się w kierunku twórców, którzy byli inspiracją. Bardzo Wam dziękuję, jeżeli tutaj jesteście. Pozdrowienia dla Was wszystkich i każdego z osobna. W tym momencie oczywiście jest to film, który wpada bezpośrednio przed świętami, już tuż, tuż, ho, ho, ho. Jak widzicie, ja też w sweterek taki trochę odświętny jestem ubrany. Jak w zeszłym roku chciałbym życzyć Wam, czego ja bym chciał Wam życzyć? Życzyłbym Wam nawzajem, kochani, nawzajem. Jeżeli życzycie mi czegokolwiek dobrego, to ja Wam życzę również tego samego, więc nawzajem jest tutaj dobrym stwierdzeniem. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia już w nowym roku. I oczywiście w nowym roku widzimy się już w powiększonym składzie, także do zobaczenia, do usłyszenia, hej!